Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Audycję Przyszłość jest dziś rozpoczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Naukowcy z Uniwersytetu Minnesoty opracowali metodę druku 3D, która wykorzystuje technikę przechwytywania ruchu, by drukować czujniki bezpośrednio na kurczących się i rozszerzających narządach. Tak informuje portal Kopalnia Wiedzy. W przyszłości tę samą technikę można by zastosować do drukowania 3D czujników na pompującym sercu. Dokonanie to przybliża połączenie technologii druku przestrzennego z chirurgiczną robotyką. Z kolei portal Gazeta.pl przedstawia przykład firmy Cygnis, która przestawiła swoją produkcję z gadżetów na sprzęt medyczny. Firma wyprodukowała około 5000 przyłbic i otworzyła nawet tymczasowy sklep ze sprzętem przydatnym w ochronie zdrowia. Hybrydowe ortezy ortopedyczne 3D dla dzieci autorstwa firmy Centrum Druku z Krakowa otrzymały grant w wysokości ponad 13 milionów złotych w ramach programu Inteligentny Rozwój. Pierwsze prototypy mają być gotowe już za kilka miesięcy. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 20 milionów złotych. Wiadomości te oznaczają, że w dzisiejszej audycji skupimy się na druku przestrzennym. Na początku było zachłyśnięcie technologią i szumne zapowiedzi, według których każdy z nas miał mieć w domu drukarkę 3D, tak jak posiadamy pralkę bądź lodówkę. Nic takiego się nie wydarzyło, a sam druk 3D zszedł z pierwszych stron gazet i portali. Wciąż jednak interesowały się nim firmy, które po cichu doskonaliły i rozwijały tę technologię. Tylko w 2017 roku wydatki na rozwiązania pozwalające drukować przestrzennie wyniosły w Europie 3,5 miliarda dolarów. I tak było aż do wiosny tego roku. Wszystko zmieniła epidemia koronawirusa. Dzięki drukowi użytkownicy mogli wspomóc pracowników służby zdrowia, zapewnić im przyłbice oraz inne akcesoria niezbędne w szpitalnej pracy. Drukarki 3D wróciły na salony. Co zmieniło się w tej technologii, jakie możliwości oferuje obecnie i jaka jest przyszłość druku 3D? O tym opowiedzą dzisiejsi goście z różnych branż i środowisk, od użytkowników poprzez producentów, aż po naukowców, którzy na co dzień korzystają z tej technologii. Maciej Jakub Zawadzki jest założycielem architektonicznego biura kreatywnego. Był jednym z pierwszych, którzy pośpieszyli z pomocą medykom. Proszę na początek powiedzieć, jak zaczęła się ta wasza pomoc dla szpitali? Właściwie nikt się do nas nie zgłaszał. Mamy takie biuro architektoniczne, które ja prowadzę, ma charakter dosyć taki nietypowy. Nie tylko jest to biuro kreatywne, ale też międzynarodowe i tym samym też mieliśmy pracowników z Chin, z krajów, które już wcześniej też doświadczyły tego wirusa. Tym samym wiedzieliśmy, że to nie jest kwestia lokalna. I jesteśmy architektami z takiego kreatywnego nurtu i stawiamy na rozwój, innowacje. Zahaczamy o różne dziedziny i projektując na przykład szpitale, dużo się dowiadujemy o służbie zdrowia. Projektując każdą inną typologię, też się dużo uczymy i tak też również w naszych projektach i tym, co robimy na co dzień, po prostu widać, również w sytuacji zagrożenia też podchodzimy do nich kreatywnie. I normalnie można to nazwać potrzebą serca, ale to nie była tak do końca taka typowa akcja charytatywna, gdzie się coś donuje, przeznacza, ale w bardziej takie niesienie pomocy przez pragmatyczne działanie. No dobrze, a do czego tak na co dzień używać tego druku 3D? Na co dzień my używamy przy prototypowaniu naszych budynków, nie tylko ich fragmentów, ale też w mniejszej skali tworzymy ich wersje robocze, czyli na co dzień sprawdzamy po prostu swoje decyzje projektowe. I ten druk 3D jest idealny również do wielu innych zastosowań i żeby było ciekawiej, materiały, z których my korzystaliśmy, żeby tworzyć przyłbice ochronne, które końcowo wylądowały w 6 szpitalach warszawskich, też Straży Miejskiej, później drukowaliśmy dla pocztowców, Caritasu,
to one są powstawały z materiałów na bazie kukurydzy. Więc one są biodegradowalne. My weszliśmy z takiego założenia, że nie ma sensu tworzyć kolejnego problemu w sytuacji takiej, jak chcemy sobie poradzić z jakimś innym problemem, czyli nie chcieliśmy zaśmiecić środowiska toną plastiku. Teraz te materiały, które nawet w dobie pandemii są łatwo zamawialne, bo kurierzy byli bardzo dostępni. Te materiały też nie trzeba było długo na nie czekać, też na zagranicy, kiedy je sprowadzaliśmy, były dostępne. I one są właśnie na bazie materiałów takich, które wydawałoby się, że kompletnie nie mogą mieć zastosowania w druku 3D, na przykład właśnie kukurydza. Nie da się zjeść tych wydruków, ale jest to taki kompozyt. No i korzystacie z tej technologii pewnie nie od dzisiaj. Jak ona się zmieniła przez te lata? Jak zmieniła się też jej dostępność? Zdecydowanie uległo to zmianie. Kiedyś drukarki 3D były bardzo drogie. To wiązało się z patentem, który po jakimś czasie wygasł. Ceny drukarek i samych wydruków zmieniły się diametralnie później i tym samym drukarki już nie kosztowały kilkanaście tysięcy, a kilka tysięcy obecnie już teraz też można kupić drukarkę, dobrą drukarkę, złożyć ją sobie samemu w kwocie między 900 a 1000 zł nawet. I niedługo w ogóle te drukarki będą już bardzo powszechne. Będą na tyle dostępne jak i w każdym domu, jak mikrofalówka czy lodówka. Każdy będzie mógł sobie coś wydrukować na polu takim mniej więcej 20 na 20 centymetrów. No i na koniec, czy ten druk 3D ma przyszłość w waszej branży, patrząc też na to, że mamy do czynienia z upowszechnieniem wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości, czy druk 3D wciąż pozostanie w waszej branży, czy nie? Mi się wydaje, że jak najbardziej ona będzie cały czas, wydruki będą wykorzystywane do użytku takiego już powszechnego, osobistego, ale też w firmach i w biurach projektowych jak najbardziej dalej będą powszechnie stosowane, ale też nawet właśnie będą wykorzystywane na placach budowy. Powstają już takie obiekty, między innymi w Chinach, gdzie cały budynek jest drukowany, jednak to jest bardziej taka wrzutka medialna, ale nas interesują bardziej opcje takie, żeby drukować na przykład budynki parterowe socjalne z betonu, który jest bardziej przyjazny dla środowiska i to się już dzieje. Są takie przykłady w Stanach Zjednoczonych na południu i to jest coś, co też my byśmy chcieli rozwijać w Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie mamy swoje biuro. I tam nie tylko zajmujemy się tym, ale też właśnie o tym, o czym pan wspomniał, czyli równolegle można pracować z wirtualną rzeczywistością, rozszerzoną rzeczywistością. Tam realizujemy na przykład właśnie grant unijny związany z planami miejskimi w rozszerzonej rzeczywistości, więc wcale to nie znaczy, że jedno wyklucza drugie, bardziej to może nawet uzupełniać się nawzajem. Minione lata były dla branży okresem wzrostu, choć w ostatnich miesiącach wzrost ten zahamował. Arkadiusz Komornik z firmy 7H7, produkującej drukarki 3D, podkreśla jednak, że epidemia COVID-19 może paradoksalnie upowszechnić druk przestrzenny w firmach. Panie Arkadiuszu, jakie jest to zainteresowanie drukiem 3D i w ostatnich latach, ale też w ostatnich miesiącach tych pandemicznych? Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na druk 3D, aczkolwiek pandemia i strach związany z COVID-19 w zasadzie zatrzymały pewne działalności ze względu na to, że sporo firm przestało w ogóle funkcjonować. Firmy z branży automotive, która w naszej opinii chyba jest najbardziej taką obiecującą branżą, jeśli chodzi o drukarki 3D, druk 3D, no praktycznie stanęła. Na Śląsku w zasadzie nic się nie działo, rozmawialiśmy z naszymi klientami. No i oni też jakby wstrzymali czasowo wydatki, prawda, na zakup nowych urządzeń, czyli czytaj drukarek 3D. Natomiast oni wszyscy widzą w tej chwili też, jakby zobaczyli, jaka jest wartość dodana, jeśli chodzi o wdrożenie systemu druku 3D w firmie. Jeżeli mamy zerwany łańcuch dostaw, nawet jeżeli mamy, nie wiem, te 99% komponentów, a nie mamy tego 1%, to i tak nie możemy wysłać klientowi towaru. Pewne komponenty, jeśli 90% tych komponentów, które są zamawiane na zewnątrz, możemy je produkować u siebie,
mając załóżmy jakąś farmę drukarek, jeżeli mamy na przykład lokalnego jakiegoś dostawcę druku 3D, z którym zaczynamy na przykład sobie współpracować, to długofalowo on jest w stanie naprawdę w rozsądnych cenach drukować nam pewne komponenty. A oczywiście wszystkie firmy produkcyjne, które produkują, używają druku 3D bądź jako biurach rozwoju, czyli R&D, bądź też przy produkcji. To są jakieś chwytaki, to są jakieś uchwyty, prawda, żeby na przykład do robota, że robot na przykład wkłada okno czy detal, no to można oczywiście zamówić to na zewnątrz, ale to będzie trwało bardzo długo, a można to po prostu sobie wydrukować. Na przykład dużą drukarkę, my robimy duże drukarki 3D, możemy sobie z powodzeniem wydrukować jakiś naprawdę bardzo duży uchwyt albo bardzo duży przymiar i dzięki temu szybko sobie ustawić tam linię produkcyjną. A jak zmienia się dostępność i cena tej technologii? Jeśli chodzi o dostępność, to się wszystko poprawia. Jeśli chodzi o dostępność drukarek 3D, no w tej chwili widzimy boom, wysyp, jest masę różnych drukarek 3D na rynku. Jedne lepsze, drugie gorsze. Widzimy też znaczny postęp, jeśli chodzi właśnie o drukarki typu FDM, które drukują standardowo takim filamentem. I też no widzimy, jak mocno poszła, no dzięki chyba dwóm wiodącym firmom na rynku, technologia sproszkowa. Tam już widzimy też, że jest druk metalem. Mieliśmy też taką ciekawy epizod, że firma BAS wypuściła taką testową linię filamentów, które zawierały metal. Można było na domowych drukarkach wydrukować sobie część z tego filamentu, następnie oddać im. Oni mają specjalne piece do tego, żeby wygrzać, żeby to jakby scalić część metalową i dostawało się za jakieś tam rozsądne pieniądze część z metalu, wydrukowaną na drukarce domowej. Więc to jest taka ciekawostka. Ten rozwój, widzimy, że ten rozwój nawet tych starszych technologii, bo ja uważam, że jakby przyszłość też jest w technologiach tych proszkowych, ale to jest starsza technologia, prawda, bo no nie ukrywajmy, technologia FDM to jest technologia z lat 80. ubiegłego wieku. Cały czas ewoluuje i cały czas tam pojawiają się coraz to nowe materiały. No, na przykład nylon z domieszką nanorurek karbonowych. Wydruki z tego materiału są naprawdę bardzo wytrzymałe i nasi klienci na przykład drukują z tego materiału budowy do dronu. Jak spadnie coś takiego, no to nic się z tym nie dzieje. Po pierwsze, w zasadzie jeśli chodzi o przekrój branż, no to tutaj mamy to bardzo szerokie. Po drugie, jest to też właśnie podobnie jak z komputerami. No, starszych modeli raczej się przestaje kupować, jeśli chodzi o drukarki 3D. Natomiast no, patrzy się na drukarki, które mają już takie zaawansowane rozwiązania techniczne, czyli jakąś określoną typ elektroniki, określoną, nie wiem, możliwość autopoziomowania platformy. Zna pan rynek, zna pan klientów, a zatem jaka według pana jest przyszłość tego druku 3D? W którą stronę to pójdzie? Branża będzie się dalej rozwijać. Ona już jest według mnie na takim poziomie już prawie dojrzałym. Natomiast największą bolączką jest to, że jest dosyć długi proces powstawania modelu. To trwa. Aczkolwiek można powiedzieć, że jeżeli mamy drukarki załóżmy proszkowe, czas wydruku pewnego detalu jest nawet dużo krótszy niż zlecenie wyfrezowania tego detalu gdzieś na zewnątrz. Wszystkie jakby działania są raz na poprawę ergonomii tego druku 3D, dwa nowe materiały, a trzy przyspieszenie całego procesu. Technologia addytywna, przyjazna środowisku bardziej, tak, no bo tu nie skrawamy, nie musimy dalej przetwarzać z powrotem tego materiału, tylko tutaj dodajemy proszek z drukarki, możemy użyć ponownie po przesianiu, no oczywiście ileś tam razy. Więc no, przyjazność dla środowiska, tak, technologii, stąd też widzę jej przyszłość, a po drugie coraz więcej chyba elementów będzie jednak drukowanych. No ze względu na tą sytuację, którą mamy teraz, firmy zobaczyły, że jeżeli coś takiego by się jeszcze raz powtórzyło, no to może warto jednak zainwestować i jednak mieć drukarkę 3D u siebie w firmie i być jakby odpornym na wszelkie jakby zawirowania zewnętrzne, tak? Bo tu potrzebujemy prądu, materiału do druku, no i dobrych pomysłów.
Zanim poszczególne rozwiązania trafią do sprzedaży, trzeba je wymyślić, a później sprawdzić, przetestować. Piotr Kozak, który w sieci badawczej Łukasiewicz kieruje Departamentem Badań, pracował kiedyś w Zortraxie, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm produkujących drukarki 3D. Według niego, choć konsumenckie zastosowanie druku przestrzennego jest ciekawe, warto skupić się na przemysłowym wykorzystaniu tej technologii. Zanim o tym, nad czym się pracuje i jak wyglądają badania nad drukiem 3D, no to pytanie, też pan ma doświadczenie, jak wygląda ten rynek w Polsce? Czy to jest kilku potentatów, czy też wiele małych i średnich firm? To znaczy tak, sytuacja jest jak gdyby dwuwarstwowa, to znaczy jest szereg firm, które próbują i aspirują. Jest pewne ryzyko, że one są trochę spóźnione wobec kilku krajowych liderów, którzy po prostu już osiągają sukcesy czy w Polsce, czy nawet na rynkach międzynarodowych. I w tej chwili tych firm jest kilka polskich, które się naprawdę znajdują na rynkach światowych. Oczywiście jedna z najbardziej znanych to jest Zortrax, ale mamy również V-Shapera, Zimorfa, od niedawna dołączyła do nich Lisa ze systemami SLS, więc jest jak gdyby tych około powiedzmy czterech graczy głównych i rzesza mniejszych podmiotów, które szukają swojej drogi wciąż. A jak rozwija się ta technologia i na świecie, i w Polsce? O ile technologia druku 3D sięga lat 70., to rzeczywiście ten boom rozwojowy jest gdzieś tak mniej więcej od 10 lat. Natomiast były pewne technologie takie w cudzysłowie, które od razu się kojarzyły z drukiem 3D. Pierwsze to jest technologia bazująca na termoplastach, tak zwana FDM, Fused Deposition Modeling, tą, którą najbardziej nam się ikonicznie kojarzy z drukiem 3D, drukowanie z żyłki plastiku w cudzysłowie. Natomiast też technologia nie nowa to jest laserowe utwardzanie żywic. Natomiast to jest technologia, która w tej chwili też ma swój boom, też dzięki wprowadzeniu urządzeń rozsądnych cenowo, gdzie ta precyzja wydruku jest 10 razy większa niż w przypadku FDM-a. No i technologia, która jak gdyby nie przebija się do zbiorowej wyobraźni, to jest laserowe spiekanie proszków metali, ale tutaj ten postęp technologiczny jest najbardziej znaczący. To jest ten przemysłowy segment druku, gdzie świat prowadzi naprawdę zaawansowane badania na temat produkcji wytrzymałych części, o kwalifikacji do zastosowań lotniczych, kosmicznych, ale i w automotywie. I no, jeśli chodzi o Polskę, to szczególnie te dwie pierwsze technologie się rozwijają. Pojawiają się nowe produkty i te udoskonalenia bywają znaczące. Pojawiają się drukarki przemysłowe, pojawiają się urządzenia pracujące w wielu osiach. Jeśli chodzi o żywice, to i w Polsce się pojawiły pierwsze drukarki żywiczne polskich przedsiębiorstw z 2 lata temu. I w laserach pojawiła się właśnie firma Syntelit z systemem Lisa. Więc i w Polsce się to rozwija. Tak? Jeśli chodzi o Łukasiewicza, my prowadzimy różne rozproszone badania. To są badania związane z wykorzystaniem druku w produkcji i w przemyśle i w automatyzacji przemysłu, ale też prowadzimy bardzo szczegółowe badania, na przykład związane z specyficznymi pokrywami elementów pracujących w silnikach odrzutowych, które wzmacniamy przy tymi metodami adytywnymi, różnymi pokrywami. Natomiast też na przykład opracowujemy nowe kompozycje i polimerów, ale i proszków metalizowanych. To skupmy się na tym ostatnim segmencie. W Polsce ta technologia się rozwija, czy nasze specjalności są gdzie indziej? To jest w ogóle bardzo ciekawy element. To jest segment stricte przemysłowy, któremu wróżono złą przyszłość. Natomiast życie zweryfikowało, że oczywiście mamy ten boom segmentu desktopowego, klientów tanich urządzeń. I o ile ten segment typowo przemysłowy rósł dużo wolniej, to okazuje się, że w 2019 to on zaliczył skok 15% w górę. Tak? I tutaj jest to o tyle ciekawe, że to są urządzenia naprawdę wymagające wielkich nakładów R&D i dużych inwestycji. Natomiast to są urządzenia, które na przykład jedna taka drukarka potrafi kosztować $1 milion. I tutaj jeszcze nie mamy takiej zdolności. Pytanie, czy tędy droga, tak? Czy to jest droga dla polskich firm, czy są takie środki? No nie jestem pewny. Tym bardziej, że tutaj na rynku jest okopanych kilka firm, które mają tą wiarygodność wobec klasy światowych
firm przemysłowych i które mają tą wiarygodność, że takie systemy dostarczają, czy to jest GE, czy Desktop Metal, czy EOS. Mając tę wiedzę, co możemy powiedzieć o przyszłości tego sektora? Takie próby prognoz już były i gdyby one się spełniły, to już w tej chwili każdy w domu miałby drukarkę 3D. Jeżeli cokolwiek by mu się ułamało, to zamiast kupować nowy na Allegro, to by sobie drukował. Tak się nie stało. I wydaje się, że znacznie został przeceniony to domowe, powszechne wykorzystanie druku 3D. Więc wydaje się, że jednak tutaj w tej chwili mamy dominację poza hobbystami, to mamy dominację profesjonalistów i przemysłu. I ta grupa profesjonalistów to jest specjalnie taka grupa, którą warto wymienić, czy to są i medycy, czy architekci, czy małe firmy konstrukcyjne, czy po prostu designerzy, producenci mebli. I tutaj jest już realnie to po prostu narzędziem powszechnie wykorzystywane. Jednak nie spodziewałbym się, żebyśmy każdy z nas potrzebował mieć drukarkę w domu. Na koniec pytanie, czy państwo wspiera w ogóle tę branżę, czy ona potrzebuje wsparcia? U nas w sieci badawczej Łukasiewicz my zajmujemy się bardzo szeroko wsparciem przemysłu i polskiej gospodarki w dostarczając różnych rozwiązań technicznych, prowadząc prace naukowe, prace rozwojowe. I dla nas druk 3D jest przede wszystkim narzędziem, czy w opracowywaniu systemów automatyzacji linii przemysłowych, czy w przygotowaniu elementów do robotyzacji pewnych stanowisk i procesów, czy w dostarczaniu produktów związanych właśnie z nowoczesnym przemysłem. Natomiast rzeczywiście w Polsce jest moda na startupowanie w obszarze 3D i wydaje się, że atmosfera finansowa jest dobra na 3 z plusem, to znaczy w ogóle w polskim systemie badań przemysłowych prowadzonych przez przedsiębiorców no nigdy nie było takich środków, jakie są w tej chwili, szczególnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I dostęp dla tych środków, dla wszelakich innowacyjnych produktów, w tym i druku 3D jest naprawdę prosty. Powstają platformy fundraisingowe i tam się te akcje odpalają. W ogóle na innowacje i na własny pomysł w innowacjach, no to w Polsce jest w tej chwili absolutnie optymalne środowisko finansowe. Jeśli ktoś chce w druku 3D coś robić, to ma ostatnie okazję w obecnej perspektywie finansowej z też funduszami działać, zdobywać środki. Michał Fedasz, który w Instytucie Lotnictwa zajmuje się badaniami z wykorzystaniem druku przestrzennego, doświadczenie zdobywał w Airbusie oraz w General Electric. Jak podkreśla, druk przestrzenny znacznie przyspieszył pracę nad nowymi rozwiązaniami w lotnictwie i w sektorze kosmicznym. Panie Michale, czym różnią się te domowe drukarki 3D, takie jak widzimy nieraz za 1000-1500 złotych, od tych, z których korzystacie wy? Generalnie druk 3D to potoczna nazwa technologii przyrostowych. Każda nasza część będzie tworzona na zasadzie przyrastania materiału. Ja zawsze lubię to dzieciakom tłumaczyć, że proszę sobie wyobrazić, że kroimy jabłko na bardzo cieniutkie plasterki równolegle do stołu i teraz każdy z tych plasterków będzie nam symbolizował jedną warstwę. No i układając te warstwy od dołu do góry, możemy zbudować nasze jabłko z powrotem. I tutaj to jest bardzo dobry przykład a propos drukarek tanich, załóżmy za 1000 zł albo za bardzo drogich, za setki tysięcy, bo większość technologii przyrostowych jednak wykorzystuje tę samą ideę, jednak każda na swój specyficzny sposób, no i co ważne, z określoną jakością. I tutaj jest główna różnica, jeśli chodzi o jakość wydruku i to co można zrobić. No i oczywiście dodatkowo każda drukarka ma określoną przestrzeń roboczą i te takie tanie, no to są małe, przemysłowe, no to już są duże wielkości i mogą dochodzić nawet jak wanna. Do czego wykorzystujecie te drukarki tak już konkretnie? Jeśli chodzi o te drukarki w instytucie, to je podzieliłbym na trzy kategorie. Pierwszą kategorię no to są te polimerowe drukarki, tak zwane desktopowe, plastikowe, za wspomnianych parę tysięcy złotych. No takich w instytucie jest sporo. Generalnie one jako materiał wykorzystują filament, czyli plastikowy drut, który przede wszystkim jest tani i łatwo dostępny, dlatego te drukarki są tak popularne. Natomiast na tych drukarkach my w instytucie wytwarzamy modele, od których nie oczekujemy wysokiej jakości powierzchni lub dokładności geometrycznej. Natomiast chcemy stworzyć szybko komponent tani, który będzie spełniał swoją funkcję. No i tutaj jako przykład to mogą być jakieś w cudzysłowie zabawki, które oddajemy, jakieś bryloczki.
po bardzo proste prototypy elementów, ale też można z tego stworzyć funkcyjne rzeczy. Drugą grupę drukarek, których mamy, to są drukarki do plastiku, polimerowe, ale już o zastosowaniu profesjonalnym. I tutaj jako materiał to są światłoutwardzalne żywice i płynne polimery. I dzięki temu możemy już wykonać bardzo dokładne detale, gdzie na przykład kanał ma średnicę 0,2 mm, albo możemy uzyskać jakość powierzchni, niską chropowatość powierzchni, która by była ekwiwalentem jak prawdopodobnie obudowa pańskiego laptopa, lub komponenty o wysokiej wytrzymałości, ale wciąż lekkie jak plastik. Trzecia grupa to są drukarki do stopów metalu. Tutaj ja głównie się tym zajmuję w naszym zespole. I drukarki metalowe wykorzystują proszek metalu, który w dotyku jest mniej więcej jak cukier puder. Oczywiście sugeruję nie dotykać bez rękawiczek, ale mniej więcej jak cukier puder. W 2020 roku obecnie jest już dostępna naprawdę szeroka gama materiałów, bo mamy proszki stali nierdzewnych, mamy proszki aluminium. Mamy też super stopy niklu lub kobalt chromu, które są wykorzystywane w lotnictwie lub w przemyśle kosmicznym. No i w przypadku metalu możemy wytworzyć w cudzysłowie dowolny kształt. W metalu musimy dodatkowo dorzucić obróbkę termiczną, tradycyjną obróbkę wykończeniową, kontrolę jakości. No i to sprawia, oprócz nakładów finansowych, że nie jest to tak łatwo dostępna technologia jak plastik. Ogólnie rzecz biorąc, to wykonujemy komponenty jednostkowe i mało seryjne, bo jako jednostka naukowo-badawcza no nie zajmujemy się produkcją seryjną, co ważne do podkreślenia, która na świecie jest już bardzo dobrze rozwinięta. Jest wiele firm, które wytwarza seryjne komponenty, które są certyfikowane, spełniają standardy i latają. Czyli drukujecie prototypy i sprawdzacie ich właściwości, dobrze rozumiem? Bardzo dobrze, ale i więcej, bo głównie jeśli chodzi o polimery, plastik, no to tutaj na przykład wytwarzamy prototypy, by sprawdzić, jak coś wygląda na żywo, na przykład makiety prototypowych samolotów, które są też testowane u nas w tunelu. Natomiast z drugiej strony wytwarzamy komponenty, które są już realnie wykorzystywane do naszych konstrukcji, ale również badań, tak jak pan wspomniał. No i tutaj jako koronne przykłady, to u nas w instytucie mamy bardzo dynamicznie rozwijający się zakład technologii bezzałogowych, zakład technologii kosmicznych oraz małej awiacji. No i dla nich takie przykłady, załóżmy w dronach, są to ramki, są to wsporniki, są to elementy elastyczne, które też można drukować. Załóżmy dla technologii kosmicznych są to metalowe elementy rakiety suborbitalnej Bursztyn 2 bądź komory spalania, gdzie można rozwijać nowoczesne paliwa rakietowe. Jak ten druk pomaga wam w pracy? Innymi słowy, o ile szybciej, łatwiej testuje się dzięki tej technologii dziś niż na przykład, nie wiem, 20 lat temu? Żeby porównać, tak jak pan wspomniał, 20 lat temu, to jeśli chodzi o metodologię badania, wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które można badać, albo załóżmy czas wykonania poszczególnych testów, tutaj w niektórych rejonach znacznie to przyspieszyło czas. Nawet można pokusić się, że dla niektórych przykładów o 95% przyspieszyło uzyskanie, załóżmy, wstępnych wyników. To jest właśnie ważne, że jeśli ktoś chce coś zaprojektować, ale chce sprawdzić, jak będzie pasowało, no to nie musi czekać na trzech dostawców, etc., tylko to może zrobić u nas. I tutaj na przykład dobrym przykładem jest współpraca z firmą Mudita nad prototypami obudowy telefonu Mudita Pure, co według mnie zdecydowanie przyspieszyło klientowi proces projektowy, ale też na pewno zredukowało ryzyko złych i kosztownych decyzji, bo dzięki temu, że byliśmy w stanie zaoferować wysoką precyzję plastikowych wydruków, klient mógł bardzo szybko iterować. I to jest właśnie piękno druku. Szybkie i tanie iterowanie. Iterowanie, czyli powtarzanie. To na koniec, jak pan widzi w ogóle przyszłość druku 3D? No my zdecydowanie będziemy używać tej technologii. Warte podkreślenia jest to, że technologia ta ciągle się rozwija i to sprawia, że staje się ona coraz bardziej dokładna, coraz bardziej stabilna, no i przede wszystkim tańsza, co jest ważne dla użytkowników. A jeśli chodzi o użytkowników, no to
my, użytkownicy, nabieramy coraz więcej doświadczenia, coraz więcej wiedzy, coraz więcej jest spotkań, coraz więcej wymiany wiedzy. I dzięki temu popełniamy mniej błędów, bądź pojawiają się nowe pomysły na sprytne wykorzystanie druku, czy to w architekturze, czy to w inżynierii. No ale oczywiście cała ta technologia będzie rozwijać się tak szybko, jak szybko będzie rosła świadomość na jej temat, czy to w biznesie, czy to wśród inżynierów, czy to wśród architektów, czy to wśród zwykłych ludzi. Ale takim podsumowaniem z mojej strony odnośnie tego pytania by było, że moje przekonanie jest jednak takie, że druk nie będzie wypierał innych technologii, a raczej szedł z nimi za rękę. Dzięki temu będzie mógł zaoferować dodatkowe możliwości, które wcześniej były przede wszystkim niedostępne lub były czasochłonne lub najzwyczajniej były za drogie. I tutaj zachęcam bardzo gorąco wszystkich zainteresowanych do zgłębiania tego tematu. Jestem pewien, że wiele osób będzie zaskoczonych, co już można stworzyć i co już jest dostępne. Do 2022 roku rynek druku przestrzennego w naszym kraju ma szansę rosnąć w średniorocznym tempie 19%. Takie zmiany są wynikiem rosnącego zapotrzebowania przemysłu na tę technologię. Do 2024 roku wartość światowego rynku druku ma wynosić niemal 35 miliardów dolarów. Szacuje się, że z tej technologii już niebawem będzie korzystać co piąta duża europejska firma. I może właśnie na cichym, systematycznym rozwoju polega największa siła tej technologii. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.